Witamy serdecznie na kanale Browar Gdynia, ale też i w Gdyni, i w Browarze, jak przed chwilą usłyszeliśmy. Ale Browarze Gdynia. Ja muszę przedstawiać tego człowieka, czy nie? Nie. Witajcie, się Michał. To jest Michał, to jest Tomek. Spotykamy się na, w sumie na specjalnej okazji. Dzisiaj jest premiera bezśniegowa. Saint No More 2016. Saint No More 2016. Już mentalnie jestem w 2017. Nawet zapowiedzi premiery mówię na 2016. Właśnie, tak. Ja dzisiaj tak jadąc samochodem, jest taka moda, że ludzie jadą i oglądają w tabletach różne rzeczy. I tak patrzę 2017, mówię, ale postępowo idzie. Nie, mentalnie jest to po prostu 2017, za dużo tematów. To powiedz tam chociaż tak? Pokrótce powiedz mi tak, bo macie co roku nową recepturę. Tak, a pełen eksperyment. Pełen eksperyment, taką mieliśmy ideę od samego początku, że Saint No More miał to być taki prezent świąteczny, swego rodzaju niespodzianka, dlatego co roku ważymy to piwo według innej receptury. Dwa razy zaproszyliśmy też gości, żeby wspólnie z nami uważali to piwo. Tak. I pewnie w przyszłości też będziemy zapraszać, ale w tym roku trochę na tłoku zajęć. Czyli bez gości teraz. Bez gości zrobiliśmy Saint No More samemu. I uważaliśmy portera angielskiego z dodatkiem kokosowym. Ja tak widzę, że Michał ma mniejszą szklankę, jak to na właściciela przystało, a ja, stary opój, który ma własnego kierowcę, szofera, wziąłem sobie większą szklaneczkę. Ale takie przebłyski rubinowe są. Jest naprawdę fajny, widać, że jest klarowny. No, w mojej lepiej będzie widać? Chyba tak. Tutaj są takie przebłyski rubinowe, nie? Tak. Płatki dodawaliście, wiórka kokosowego do wiórek, właśnie nie wiórki, tylko takie grube płatki kokosowe. Proszę, bo ze specjalistą rozmawiam. No, ale powiem ci tak, no spójrzcie na pianę. Jak na płatki kokosowe jest niezłe, bo jak wiecie albo i nie, są płatki kokosowe czy wiórki z różną zawartością tłuszczu. Generalnie tego, są tłuste, nie? Ale... Tego też się obawiałem, ale parę trików zastosowaliśmy, żeby zmniejszyć tą zawartość tłuszczu w gotowym piwie i jako przeciwwagę, żeby podnieść pienistość, dodaliśmy płatków owsianych. Owsiane. No i jest taka pełnia. Płatki owsiane chyba są najbardziej takim wygodnym tym, nie? Uniwersalnymi płatkami. Tak. Fajne. Jakie tu jest w ogóle, jakie są parametry? To jest 16, tak jak większość naszych piw, proszę. Większość naszej oferty oscyluje wokół 16. 16. No to 40 kibu, może trochę więcej. Oj, chyba więcej. Nie ma przesady. Nie ma, ale no, jak zawsze muszę sobie to podzielić przez dwa, to co chcę dodać kibu. Nie, ale pamiętajcie, że jest fajnie, pełne. Pomysł był taki, żeby zrobić płynnego Bantego. Czarnego. Czarnego, płynnego Bantego. Gorzkiej czekoladzie, może coś mocno. Dość mocno gorzki. Czyli pochmielony płynny Bantego. Jak tu jest z alkoholem? 6,2. Ja myślę, że to jest... Oczywiście butelki są, widziałem. Tak, butelki już... Czekają na śnieg, tak? Jesteśmy w pełnej gotowości. Nie, no ja myślę, że bardzo fajnie... Nie, to śnieg czeka na Saint No More. A kurde. Dobra, ja bym się spodziewał, to nie robię. To ja zadam pytanie, dlaczego nie ma w Białymstoku? Ja wczoraj byłem w Białymstoku i tam nie śnieg. Przynajmniej nie, no dobra, pod Białymstokiem, tak. Pracujemy, infrastruktura, ale prowadzi się do miasta. Widzę. Wasze piwa, pamiętam, że był, to nie był mit, jak się przyjeżdżało. Ja po wasze piwa jeździłem do Białymstoku. Tak? Tak. Bo tam był znajomy, Darek. Takiego jednego z lepszych, chyba że z najlepszego oczywiście sklepu w Białymstoku, tam gdzie piwowarskie Podlasie robi zakupy. I on nie odkładał, bo były niedostępne. Czy były i znikały, jak to przyjechało. I to nie wynikało chyba z czasów, po prostu były i znikały.
ponoć tak jest dobrym produktem. Tak, także w Gdyni nie było szans na to piwo, no i co? Ja zawsze miałem lodówkę, to już tylko przyjechać. A, to jest racja. A dzisiaj wchodzę do sklepu, no jest, bateria po 3 chwili, i to dobrze. Są dostępne i ludzie kupują, czyli mnie właśnie był gościu i mówił to i tak patrzy się. Pracujemy na tym, żeby i dostępność była większa. I dobrą cenę macie. No, z ceną staramy się nie szaleć, ale wiadomo, jak jest, to nie są fajne rzeczy. Nie zbliżacie się do Grand Championa na razie, to taki temat drażliwy ostatnimi czasy. I, no i też pracujemy nad jakością i terminem przyjemności do spożycia, co też ułatwia logistykę i dostępność. Pasteryzujecie czy nie pasteryzujemy i na razie nie zamierzamy tej naszej nowej panowanej infrastrukturze. Ale macie taki sprzęt? Nie. Dobre piwo musi szybko rotować, a jak są tyle piwa, które muszą długo leżeć, to żal je pasteryzować. No to? Jaki to będzie miał termin? To ma termin 4 miesiące. 4 miesiące. No ale w sumie to jest piwo przeznaczone na zimno, na śnieg. Tak, jak śniegi stopnieją. Śniegi stopnieją, kiedy zostanie wypity ostatni sejfon. Zapomniałem, tak, że przyroda jest pod władaniem tego człowieka. Tak? On ucisza tu morze, tajfuny, także jest dobrze, że mieszka w Gdyni. Jeszcze jakaś premiera będzie w tym roku, nie? W tym? Już mamy 3 nowe piwa w rowerze. No właśnie, nie śmiem pytać, ale słyszałem, że macie tam dużo pomysłów teraz. Jest piwo, teraz najszybsza premiera, która będzie, to jest Water Shot, czyli taki rasowy West Coast IPA. Będzie gorzko. Jestem pewny. Będzie gorzko. Będzie jasno i gorzko? Tak. Bartek i Jarek z Ale Browaru powiedzieli też, że już uważaliśmy tyle innych piw oprócz IPA, że mogę znowu sobie uważać coś mocno podpolonego. A piwo powstało, to taka trochę nasza inspiracja z podróży do Stanów, właśnie na zachodnie wybrzeże, gdzie odbieraliśmy nagrodę Rail Beer Best. I tam odwiedzaliśmy dużo małych browarów, które właśnie specjalizują się w West Coast IPA i to takie trochę sentymentalne piwo, takie piwo, które zawsze chciałem mieć w lodówce. Browarze smakuje świetnie, więc mam nadzieję, że nic się już złego nie stanie i jeszcze w tym roku go spróbujemy. Drugą premierą to jest to piwo, które wychodzi co roku, czyli B-Day 4.0, kooperacja z Pintą i Piwoteką, taki projekt urodzinowy i będzie to w tym roku. Wszystko okej? Okay? Tak, wszystko okej. Okay. Patrzę, czuwam. Będzie to w tym roku. B-Day, jeszcze w tym roku. Jeszcze w tym roku. Będzie premierę miał Sylwestra, na imprezę sylwestrową. Będzie to piwo w stylu Dry Perlage New Zealand IPA z dodatkiem soków winowych. O! I podchmielone chmielem Nelson Savin, a przefermentowane drożdżami szampańskimi. To idziecie na cały. Ale do tego 9 plateau tylko, takie bardzo, bardzo rzeźkie. Zimy? Takie? No taki... A jest zimno, znaczy no dobra. Chłopie. Karnawałowe, to miało być właśnie na początek karnawału, piwo, które może towarzyszyć. 9 plateau. To może być fajne, bo generalnie jeżeli piję w ogóle wina, to piję takie też tego typu lekkie, typu Chardonnay na przykład. Takie no białe, lekkie, takie w miarę orzeźwiające właśnie. Takie jest też to piwo. Nie chcieliśmy zabić charakteru soku winogronowego, który został użyty do produkcji. Jakoś go tam pasteryzowaliście, czy żeby on tam przetłoczył? Nie, świeżo tłoczony, on 24 godziny. Sok z winogron prosto z winnicy na Podkarpaciu ze sztukówki przyjechał 24 godziny do browaru, więc nie było potrzeby pasteryzacji. Jestem pod wrażeniem. No, było trochę. Może to nie była podróż do Marrakeszu, ale znowu spotkaliśmy się z dobrą ekipą, z chłopakami z piwoteki. Panie, jak uważacie? Tylko ja uważam, ale widzę, że wspaniałe zaczynamy. Muszę powiedzieć, że jest to, jak zawsze tak nie wiem, czy... Dobra, no powiem prawdę, jest to generalnie... Przekrzykują nas tutaj, ale generalnie jest to knajpa, jedna z niewielu, gdzie dziś jest piątek, tak? Tak. Bo ja się gubię w czasie. Ale nawet w piątek, jak się wejdzie do niektórych, to
to nie ma takiego tłoku, bo tu nie ma gdzie usiąść w środku. Tak, dlatego siedzimy na zewnątrz. Dlatego siedzimy na zewnątrz. Trochę są przeciwności losu, na przykład w postaci widam głośnych rozmów, bo nie zabrałem mikrofonu. Ja byłem przekonany, że nagramy się w zimnej chłodni, ale tutaj jest bardziej kameralnie. Czyli jest dobrze, jest pełna ludzi. No tak, no staramy się, ale jak to zawsze będę uważał, że jesteśmy niezadowoleni, więc... A, tak jak ja. Czyli się, oni się pozytywnie wolą zaskoczyć, niż być pesymistami. Dokładnie, cały czas pracujemy nad nowymi pomysłami, żeby było ciekawie, ciekawa obsada na ekranach, żeby... Wiadomo, bazujemy na ofercie na naszym portfolio, ale browaru, ale staramy się, żeby to, co wskakuje gościnnie, było naprawdę z górnej półki i ciekawie zaskakowało naszych gości. Zobaczcie, czy to piwo jest sesyjne? No jest, ja tak generalnie rozmawiam i już nie ma pół, nawet nie wiem kiedy. Tak się spojrzę, myślałem, że byś miał pół. Nie, ja mam swoją. Ale też mam pół. Nie, naprawdę fajne piwo, jestem pod wrażeniem. Oj, dobre są te batony. Dobre. Dobra, jest dużo czekolady. Jest, a, jeszcze nie powiedziałem o trzecim piwie, które leży w browarze. Właśnie. Skończyliśmy na 9 plato. Na 9 plato, a kolejne piwo jest z drugiej mańki, 24 plato. Nawet troszeczkę ponad to. O. I jest to nasz projekt na rok 2017, który będzie trwał cały rok. Będą to 4 piwa, jak już mówiłem, na imprezie w Wrocławiu. Będą to 4 lisy na 4 pory roku. Vivaldi. Słucham? Vivaldi, czyli. Tak, trochę Vivaldiego, takiego piwnego. Ris zimowy będzie z przyprawami korzennymi. Aha, taki świąteczny. Taki bardziej świąteczny, zimowy. Wiosenny ris będzie z dodatkiem płatków kwiatów. Fajnie. Letni ris będzie z dodatkiem owoców, a jesienny będzie wędzony. I... Zapisuję się na jesienny. Tak, mam nadzieję, że uda nam się podkładać kilka kegów, trochę sztuk butelek, żeby na koniec roku dysponować takimi setami. Ale ile oni kwiatów narwą, żeby to w lisie było czuć? Nie chcę, nie wiem, niech ci ochroniarze przyrody tego nie słuchają. Są na to metody, na zdobycie legalnymi metodami. Więc... Takie olejki z Bułgarii kiedyś były, takie różane przywożone. Róże, za moich czasów. W róże w tym roku chyba nie pójdziemy, bo to inne kwiaty. Ale... Są tego, tak? Ale pozostawmy trochę. No tak. Michale, ja się cieszę, bo sam jestem z Gdyni. No i ta Gdynia staje się coraz bardziej piwnym miastem. Tak, tak. No. Mam nadzieję, że do tego dorzucam też swój kamyk. No. Jest skromny, tak jak ja, krótko mówiąc. No, czyli mamy dużo wspólnego. Tomku, powiedz, kiedy Baba Jaga wale w rowerze Gdynia na Starowiejskim. O, nie, to nie o Babie Jadze dzisiaj mówimy. Ja mam dzisiaj koszulkę. Proszę, Baby Jagi. Nie chcę się dać zaprosić. To jest zła kobieta. Zła. Nie, to poza... Pogadam. Michale, kilka tematów pogadania poza kamerą jeszcze. Tak. Bardzo sobie dziękuję. Dźwięk jeszcze podkręcę, ale myślę, że da się tego wysłuchać. Piwo jest bardzo pijane i mimo tego, że jak mówiłem wcześniej, mam dzisiaj trochę zajęć mimo ciemnej pory, to nie chciało mi się tu przyjechać, ale mówię, nie mogę, jest premiera i ja jestem z Gdyni, tu jest Gdynia i jadę i powiem, że jestem zadowolony, fajne, bardzo fajne piwo, przyjemne, o dziwo sesyjne, a przy okazji jest pełne ciała i faktycznie tak jak mówisz, tego takiej słodyczy, tego kokosu, nie jest mulące, ma fajną goryczkę. No, czasami przechwilanie ma swoje kwestie. No ale nie zostaje nic, nie. Z tym, że fakt jest taki, że jestem zrąbanym, też mam ten, ja chcę mocno dużo, nie wiem, tak dalej. Także to ja też jestem przekalibrowany w tą gorzką stronę. Wypalone jest, mam gardło, więc no, mi nie przeszkadza kompletnie. Ale... Nie ma takiego efektu, wiesz, takiej popielniczki, nie ma takiej paloności to piło. No i... No ale czuć w nim goryczkę, myślę, jakby było troszeczkę mniej pochmielone, to byłby już czysty bounty w płynie, a nie pochmielony bounty. Na cenie jest też fajne, takie powiedziałbym chyba średnie do niskiego, takie bardziej, nie? Tak, no starałem się tu mimo wszystko dużo zboczyć, żeby właśnie ewentualne kłopoty z pianą zniwelować. Ale jest, zobacz jego kleja. Ale ładnie się ułożyło. Kleja, belgijska koronka się układa, więc czego chcesz więcej? Nie wiem, może do jego wina. Ja was zapraszam i... Właśnie, wbijajcie, grudzień też jest dobrym miesiącem na picie piwa, no, o czym świadczy pełen okres za nami. No, pozdrawiamy.